Dobra, wystawimy Taurisana, wyciszymy mu szatkownika i proszę bardzo. Szatkownik, do widzenia. Gdzie ci tam zostało na polu super potężne miny, które są wyciszone i atrapa, która nie ma taunta. Super silne, nie ma co. No pokaż, co tam masz ciekawego. Jak wystawi coś dużego, zawsze mam mind controla, więc... Myślę, że raczej na wszystko mam jakąś odpowiedź, dlatego też Legodon... Wykaż się. No, co tam masz? Tak sobie myślę. Jak mi Ragnaros zginie, to i tak tragedii nie będzie, bo tak czy siak jest wyciszony. Chociaż oczywiście wolałbym, żeby przeżył, bo zawsze to stwór z 8 punktów ataku. No, chyba jednak nie przeżyje. Potężne, wyciszone miny chyba dobiją niestety mojego Ragnarosa, z tego co widzę. Ale plus jest taki, że Imperator Taurisan zostaje. O, górski olbrzym, jak sympatycznie. Tak, ta karta w talii jest o tyle dobra, że kosztuje teoretycznie 12, więc może z niej powstać albo morski olbrzym, albo Deathwing, czyli masz aż 50% szansy na Deathwinga, czyli myślę, że górski olbrzym jest w sumie spoko opcją na wrzucenie do tej talii, dlatego też niech sobie z nim nasz kolega poradzi. Znowu się będzie zastanawiał pół godziny nad ruchem. Halo? Ziemia do przeciwnika. Masz 4 karty w dłoni. Wątpię, żeby tam jakieś wielkie rozkminy były potrzebne w międzyczasie. O, coś będzie jednak robił, z tego co widzę. Mroczny kultysta, okej. Niech będzie. Oczywiście na mrocznego kultystę mam wyciszenie, więc to nie jest problem. Tak, o! Beztwarzowy manipulator, jeszcze lepiej. Dobra, kopiujemy Giant. Co? To było dziwne. Dobra, kopiujemy Gianta, kultystę niszczymy. Co tam z kultysty powstanie? 2 na 1. Dobra, atakujemy. Kolejna tura, w której Taurisan zadziałał. Jak widzimy, nasz Mind Control kosztuje tylko 7. Z kolei za jedyne 1 many możemy na jedną turę przyjąć coś po stronie mojego przeciwnika, co ma 3 albo mniej ataku, czyli myślę, jest całkiem spoko. No, co tam zrobisz? Jestem bardzo ciekaw. Gianty czekają na twoje zagranie. O, olbrzym! Siema! A to niespodzianka. No ale obawiam się, że mam dla ciebie złą wiadomość. Z tego względu, że... O, kolejny górski olbrzym. Tak, impreza olbrzymów. Po pierwsze wyciszymy wszystko, co mój przeciwnik ma na polu. Po drugie wystawimy... Dobra, najpierw zabijemy jego olbrzyma, zobaczymy, co dostaniemy z mojego. O, kolejny olbrzym! Tak, inwazja olbrzymów. Trzeci olbrzym na pole, oprócz tego przejmiemy jego robota. Zabijemy drugiego stwora. No i zostały 3 olbrzymy Imperator Taurisan, który w dalszym ciągu będzie działał. Co prawda Deathwinga nie dostaliśmy z górskiego olbrzyma, ale myślę, że on nam nie był do niczego potrzebny, więc... Nie wiem, jak nasz przeciwnik to może wygrać, szczerze mówiąc, bo teraz nie wiem w sumie, czy jest karta, która by go ocaliła. Ale zobaczymy. Może wystawi milion tauntów. Mimo, że ma tylko 3 karty w dłoni. Błyskotron 3000. Co dostaniemy? Chyba dostaliśmy... Zgładziciela, tak też mi się wydawało. Będzie samobójstwo rytualne? Na to wygląda. Dobra. Przeciwnik ginie. I mamy zwycięstwo po naszej stronie. Jak widzimy, wybór Giantów był dobrym wyborem. Niektóre karczemne bójki mogą odbyć się ponownie w przyszłości. W sumie jak obecna się powtórzy w przyszłości, to się nie obrażę, gdyż jest całkiem spoko. I w sumie fajna gierka. Na niej jest. Boże, co ja w ogóle mówię? Nie zwracajcie na to uwagi, jest już dość późno. Ja nie panuję nad tym, co mówię. Ale miejmy nadzieję, że bardziej panuję nad tym, jakie karty wystawiam. Tymczasem naszym przeciwnikiem jest Uther Światłodzierca. A my na dzień dobry dostajemy... O! Stalak i Feugen. Aż sobie ich zostawię, mimo że to są trochę niezbyt dobre karty na pierwszą turę do ręki, ale jednak sobie je zostawię. Dostaliśmy jeszcze lepsze karty. Mind Control i Shadow Ward Death, które także mi się na początku raczej nie przydadzą.
No ale dobra, niech będą. Szaleństwo cieni. Ta karta już może być bardziej przydatna. Tak, najpierw wystawimy Feugena. Głównie dlatego, że ma więcej punktów życia. I dłużej przeżyje. Stalaga wystawiam zazwyczaj tylko po to, żeby przyzwać Tadiusa Feugenem. Dobra, mam masowe rozproszenie. O, tym bardziej masowe rozproszenie będzie przydatne, bo mój przeciwnik użył Miecza Sprawiedliwości. Za pomocą masowego wyciszenia zniszczymy wszystkie buffy z Miecza Sprawiedliwości. Tymczasem przyzywamy Sowę. Wyciszamy jego robota, który mało tego, że straci efekt agonii z bójki, to jeszcze straci boską tarczę, więc wszystko jest po mojej myśli. Dobra, jak widzimy, poświęcił jeden stack miecza na Sowę. W sumie dobrze, będzie mniej do buffowania. Okej. Dobra, mamy dwa stwory z dwoma punktami ataku. Myślę, że to jest dobra tura, żeby przyzwać Feugena. Taurisa niestety musi poczekać. Dobra, chodź Feugen, ma 7 punktów ataku, więc miejmy nadzieję, że sporo przetrwa. I że mój przeciwnik równości nie użyje. Chociaż myślę, że nawet jak użyje tej karty, to i tak wielkiej tragedii nie ma. Smoczy towarzysz, a to interesujące. Jak widzimy, trafiliśmy na talię paladyna na smokach, której w sumie bardzo dawno nie widziałem. Ciekawe, ciekawe. Teraz pomyślmy, czy wystawić stalaga, czy zabić smoka. Może wyciszyć wszystko. Dobra, najpierw zabijemy jednego stwora, a potem wystawimy jednak stalaga. I teraz z tymi dwoma uroczymi stworami po mojej stronie jestem ciekaw, czy mój przeciwnik ma jakiś plan działania. Miejmy tylko nadzieję, że mi ich nie wyciszy. Bo to by było trochę przykre. Jednak fajnie by było dostać po swojej stronie Tadiusa, którego już dawno mi się nie udało przyzwać. Dobra, mamy sekret. I będzie kogoś atakował. Święty Gniew, okej. No Tadius niestety ginie. Ale dostajemy w zamian Króla Mukle. Więc jest całkiem spoko. Dobra, myślę, że teraz dobrym pomysłem będzie... Chociaż z wybrańcem Velena mogę inaczej tego smoka zabić. Dobra, dobra, wyciszymy wszystko, co mój przeciwnik ma na polu. I teraz tak, robimy test naukowy. Czy to będzie ten sekret, o którym mówiłem? Przywróć z jednym punktem życia? A nie, pomsta jeszcze lepiej. W sumie plus jest taki, że mój Feugen zginie, więc Tadiusa tak czy siak dostaniemy. Proszę bardzo, mamy Tadiusa. Mamy Akolitę Bólu, więc jest wszystko w porządku. Jak będziemy mieli sporo szczęścia, to otrzymamy jeszcze beztwarzowego Wiedziałem. To było zbyt piękne, żeby mogło trwać dłużej. Dobra, Tadius, jak widzimy, nie jest niestety zbyt silny. Jeden punkt ataku, to my tutaj za dużo nie zdziałamy, ale na szczęście mam w dłoni... wybrańca Velena, więc coś tam się Tadiusa może uda bafnąć. Kolejne masowe rozproszenie. Użyć czy nie? Kurczę, nie wiem. Dobra, użyjemy. Może to trochę marnotrawstwo masowego wyciszenia, ale lepiej się pozbyć wszystkiego, co mój przeciwnik ma na polu. Oczywiście mogłem się go pozbyć także bez tego masowego wyciszenia, ale bym stracił niestety Akolitę Bólu. No i teraz jak widzimy, użycie masowego rozproszenia w poprzedniej turze nie było jednak dobrym pomysłem. Bo na tego załogowego golema by się zdecydowanie bardziej przydało. O, ale mamy zwykłe wyciszenie. Ach, jak widzimy, opłacało się je brać do talii. Teraz tak, golema niszczymy. Przyzwiemy robota i dobierzemy kartę naszym akolitą bólu. O, Kel'Thuzad, to jest bardzo fajne. W momencie, w którym nasz Tadius ma tylko 3 punkty ataku, bo jeżeli jakimś cudem uda nam się, w cudzysłowie, uda nam się zabić Tadiusa i wystawimy Kel'Thuzada na pole, wtedy zostanie ożywiony Tadius z pełną liczbą punktów ataku, czyli z atakiem na poziomie 11. Trochę to nie po polsku zabrzmiało, ale na pewno wiecie, o co mi chodzi. Dobra, mój przeciwnik wystawił doktora Hooka, którego warto się by było pozbyć. Dobra, pożyczę od niego obie miny. I zrobimy tak. Pierwsza mina w doktora Hooka. Niestety w twarz. Może druga trafi? Też nie.
Dobra, ale tak czy siak doktora Hooka chcę pokonać w tej turze. Zobaczymy, co z niego dostanie. Medibot, super silny stwór. Ktoś tutaj chyba nie ma zbyt dużo szczęścia. Z kolei my, jak będziemy mieli tego szczęścia trochę więcej, to w kolejnej turze uda mi się zabić Tadiusa. Dzięki czemu odzyska swoje punkty ataku. Tak, zdecydowanie teraz możemy zabić Tadiusa, aczkolwiek nie wiem, czy lepszym pomysłem nie byłoby ukradnięcie mu za pomocą Mind Controla jego Strażnika Królów. Ty bardziej, że mi się drugi Mind Control do ręki trafił. Dobra, pożyczę tego stwora. Teraz tak, Medibot ginie, robot ginie, my dobieramy kolejną kartę do ręki. O, Sowa z Silencem bardzo się przyda. Jak mówiłem na początku, w tej talii mam maksymalną liczbę Silensów, z jaką jest w ogóle sens grać. Oczywiście nie maksymalną liczbę Silensów, jakie mogę wrzucić do talii, bo cała talia zbudowana z silencjujących kart nie jest zbyt dobrym pomysłem. Ale tak, 6, bodajże mam 6 silensów w tej talii. Myślę, że to jest w sumie spora wartość i się przydaje, jak widzimy na tej bójce. Dobra, tarczownik ginie i ja w końcu mogę zabić Tadiusa. Dlatego dobra tura na przyzwanie Kel'Thuzada. I robimy tak. Tadius ginie. Okej. Giermek ginie. Znowu dobieramy kartę. Słowa cienia śmierci. No tej turze już się może przydać. Dobra, i teraz magicznie Kel'Thuzad ożywa Tadiusa, który znowu ma 11 punktów ataku. Niespodzianka. Nie, no myślę, że to już raczej problemu nie ma. Lazurowy smokowiec nam już raczej tutaj... Znowu! Kurde, i znowu będę musiał zabić Tadiusa. Ach, biedactwo. Nie może wyjść powyżej tej wartości jednego ataku. Bo co mi się go udało z powrotem ożywić do fulla, to znowu musiał dostać zmianę ataku na jeden. Głupi przeciwnik. Dobra, mam beztwarzowego manipulatora, którego teoretycznie mógłbym rzucić na Kel'Thuzada. Ale jednak na... Znowu Medibot! Coś te Mediboty dzisiaj się trzymają nas. Dobra, podwoimy punkty życia Kel'Thuzada. I zrobimy tak. Pozbędziemy się tej karty. Druga zostanie zabita za pomocą Kel'Thuzada. I niech będzie Taurisan. Skoro i tak raczej nie zginie mi w tej turze, więc Taurisana możemy przyzwać. Kel'Thuzad, jak widzimy, działa, ponownie ożywia to, co w tej turze zginęło. No i co teraz? Masz jakąś odpowiedź na to? No jestem bardzo ciekaw, co wymyśliłeś. O, ale Krztrasa. No to ciekawe. Tego bym się nie spodziewał. Dobra, ale Krztrasy się trzeba pozbyć. Myślę, że to nie będzie żadnym problemem dla mnie. I teraz tak, czy lepiej się jej pozbyć za pomocą zwykłego słowa cienia? Myślę, że jako, że i tak mamy Kel'Thuzada na polu, dobra, wyciszymy ją, żeby nic nowego nie powstało. A słowa cienia myślę marnować nie będę, bo jako, że Kel'Thuzada i tak mamy na polu, to tak czy siak... On wszystko, co zginęło, żywi. O, Giant. Siema. Myślę, że na razie go nie będę wystawiał, bo i tak mam za dużo stworów na polu. Zaraz Kel'Thuzad wszystko ożywi, znowu będę miał pełne pole. Albo wiecie co? Skopiuję Taurisana. I zaraz dojdzie do tego, że będę miał całą rękę pustą. Darmową. A nie pustą, lol. No, jak ślicznie. Shadow World Dev za 0, Szatkowniki za 1. Mind Control za 7. Myślę, że teraz mam odpowiedź na każde zagranie ze strony mojego przeciwnika. O, Tyrion Fordring, siema. Dobry target na Mind Controla. A, jednak ucieknie. Nie umieją się bawić. Jeszcze wyciszenie mi się trafiło. Lol. Dobra, mamy kolejne zwycięstwo. No i co teraz? Możesz zabić mojego Gianta, nie krępuj się. Bylebyśmy tylko Taurisana nie mordował. Okej.
Ktoś jest ranny? Aha, w ten sposób. No dobra. To ja zabijam Gianta i co dostaniemy? O, niespodzianka, Deathwing. Dobra, jeszcze Ragnarosa do kolekcji. Mamy bardzo wesołą rodzinkę z Czarnej Góry. Tak, wiem, że Deathwing nie jest z Czarnej Góry, ale jego dzieci, czyli Nefarian i Onyxia, są z Czarnej Góry, więc teoretycznie... O, uciekł. No w sumie nie ma co się dziwić, to była raczej zła sytuacja dla niego, delikatnie mówiąc. A tymczasem mamy kolejnego godnego przeciwnika, którym będzie kto? Gul'dan. O, chyba Gul'dana dzisiaj nie było, więc miło takiego oto osobnika spotkać. O, górski olbrzym. Tak, górski olbrzymi dziś sporo walk wygrywają, ale myślę, że trochę jednak za drogi jak na początek walki, więc zostawimy sobie szatkownika. I masowe rozproszenie. O, golem zbożowy mi się bardzo przyda. Miło, że się trafił. Dobra, nasz przeciw... O, jeszcze wyciszenie kolejne. Jak widzimy, w tej talii wyciszeń nam dostatek. Więc myślę, z tym problemu nie będzie. Dobra, wystawimy golema zbożowego, co by mieć coś na polu. Ta karta jest o tyle dobra, że po śmierci na tej karczemnej bójce daje aż dwa stwory, więc... jest całkiem spoko. No co tam, Gul'dan? To chyba handlock jest. Czyli obawiam się, że możemy się spodziewać sporo giantów po jego stronie. Akurat dla mnie to nie jest problem, bo mam wyciszenia, no ale... samo pokonanie tych wielkich stworów może być problematyczne. A, ktoś tu widać ściąga mój pomysł. Nic z tego, ja ci tak łatwo Deathwingów to tutaj kolego nie podaruję. Do widzenia. Nic z tego, nie ma tak łatwo. O, chyba go to bardzo podirytowało. Okej. Dla mnie spoko. Dobra, mamy kolejnego godnego przeciwnika, którym tym razem jest Anduin Vryn, czyli kapłan. Czyli możemy się spodziewać... myślę, że także z jego strony masowego... O Jezu! Jak widzimy, nasz przeciwnik ma jeszcze dodatkowo legendarny reverse card, więc tutaj raczej bym się nie spodziewał super triumfów i wielkich sukcesów po mojej stronie. Ale trzymajmy kciuki, że tak źle nie będzie. Nieraz się z legendarnymi przeciwnikami wygrywało. W sumie, gdybym może w końcu się zebrał i zaczął grać rankingowe pojedynki, to sam bym legendarną rangę wbił, ale jakoś nie mam do tego cierpliwości. Teraz jak weszła karczemna bójka, to tym bardziej, bo większość daily questów właśnie na nich wbijam. Dobra, nic nie możemy zrobić, więc po prostu przeczekamy turę. Miejmy nadzieję, że nasz przeciwnik także nie miał szczęścia, jeżeli chodzi o pierwsze rozdanie. Chociaż w sumie nie wiem, czy mam w swojej talii kartę na drugą turę. Przeczekamy jeszcze raz. Póki co, jako że nasz przeciwnik nic nie zrobił, więc nam się w niczym nie spieszy. Nie ma sensu tutaj się spieszyć. Dobra, wystawiamy golema, który znając życie pewno zaraz Silence'a dostaje, ale miejmy nadzieję, że mu się upiecze. O, szatkownik, okej. Okay. A, jednak. No to w sumie było do przewidzenia. Jak widzimy, nasz przeciwnik ma podobną talię do naszej. No dobra. To ja bafnę golema, zniszczę szatkownika. Zobaczymy, co za dwa stwory za dwa dostanie. No okej, okay, niech będzie. Plus jest taki, że żaden z nich samodzielnie nie pokona mojego stwora, jako że mój stwór ma 4 ataku, więc Shadow Ward także z nim nie wygra. Co tym razem? Aha, będzie mi kradł. Okej, okay, jak chcesz. Kradzież nie popłaca. Miejmy nadzieję, że w tym przypadku będzie podobnie i że ta walka się bardzo źle skończy dla mojego... No nie, no znowu wyciszenie. Nie dobrze. Ale jak widzimy, nie tylko nasz przeciwnik ma wyciszenie. Dobra, wystawiamy Taurisana. Niszczymy jego mikromaszynę. Przypuszczam, że Taurisan tej tury nie przeżyje. Ale tak czy siak, co obniży koszt, to obniży, więc źle nie będzie. Dobra, mamy na 7 turę Ragnarosa. Jak wystawi coś dużego, to możemy to silensować. Kolejny silence.
Jak widzimy, się okaże, że mój przeciwnik ma więcej silence'ów w talii niż ja. To będzie dość interesujące. No dobra. To ja myślę, zrobię tak. Wyciszę wszystko. Kolejne wyciszenie. Okej. Dobra, Taurisana podleczę, żeby nie było go tak łatwo zabić. No i czekamy, co się stanie dalej. W razie czego mam jeszcze dwa wyciszenia w dłoni, więc może buffować stwory, może wystawiać duże jednostki. Dla mnie to problem nie będzie. O, właśnie, a propos. Mamy szatkownika po stronie przeciwnika. Czyli target na wyciszenie bym powiedział idealny. Dlatego też wystawiamy Ragnarosa. Szatkownika wyciszamy. I teraz niezależnie od tego, czy Ragnaros uderzy w szatkownika, czy w twarz przeciwnika, to będzie dobrze. No okej, co teraz? Nie mam czasu. Ojojoj, Sylvanas. Tak, myślę, że to jest dobry target na wyciszenie. Bo nie chcemy, żeby Sylvanas nam Ragnarosa ukradła. To myślę, by miało tragiczne skutki dla nas. O, mamy także beztworzywego manipulatora. To zrobimy tak. Skopiujemy Ragnarosa. Co by mieć dwóch, czemu nie? Sylvanas wyciszymy. I teraz zobaczymy, w co trafią Ragnarosy. Oczywiście najlepiej by było, jakby zabił oba stwory przeciwnika. Aczkolwiek w sumie taka opcja też jest dobra. Ok, zbliżamy się do 10 tury, więc zapewne mój przeciwnik mi Ragnarosa ukradnie mind controlem, jak tylko będzie miał okazję. Plus jest taki, że ja mam w dłoni oba mind controle, więc zawsze na jego mind control będziemy mogli odpowiedzieć mind controlem moim. Zastanawiam się tylko, dlaczego moja sowa nie ma efektu agonii. Sowa kosztuje 2, więc powinna przyzwać ognika albo atrapę, więc... A, może dlatego, że ten... Może dlatego, że Imperator Taurisan obniżył jej koszt do 1, więc teraz przyzywa stwory... Żadnych właściwie nie przyzywa, bo kosztuje 1, a nie 2. Może to na tej zasadzie działa. Ale to wtedy w takim wypadku nie wiem, czy opłaca mi się obniżać koszt Ragnarosa, bo będzie przyzywał słabsze stwory po śmierci. No nic, zobaczymy. Dobra, jest Skurczmeister. Jak dobrze pójdzie, to będzie ostatnia tura. Na wszelki wypadek jeszcze użyję rozbysk światłości, żeby Ragnarosy miały mniej targetów do atakowania. I teraz tak, uderzy 2 razy w twarz? No niestety nie. Czyli mój przeciwnik jednak jeszcze jedną turę przeżyje. I znając życie, pewno mi Ragnarosa ukradnie mind controlem. Czy nie? A nie, jednak uciekł. No dobra. Czyli jak się okazało, tutaj także mieliśmy sporo szczęścia. Okej, niech będzie.